Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak używać Radio Batona w naszych aplikacjach. Radio Baton to taka kontrolka, która pozwala wziąć od naszego użytkownika jedną odpowiedź z wielu różnych możliwości. Zróbmy więc nową stronę. Nazwijmy ją test. I tutaj mamy Radio Batona. Jak chcemy wziąć od użytkownika kilka opcji, dać mu kilka opcji i dać mu możliwość, żeby zaznaczył wiele takich opcji, musimy użyć checkboxa. Jeśli chcemy wziąć tylko jedną opcję z wielu lub zero, to weźmy radio batona. Tutaj możemy sobie wziąć statyczny wybór, wtedy musimy ręcznie wpisać kolejne opcje do naszego radio batona. 4. Kolejnie możemy wybrać sobie wartość defaultową naszego checkboxa, żeby był zaznaczony na dzień dobry, jak go odpalimy. Więc najpierw nic nie wybierajmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mamy radio batona, które nie ma nic zaznaczone i później użytkownik może wybrać sobie jedną z tych opcji. Jak chcemy, możemy tu wpisać coś, co będzie zaznaczone na dzień dobry. Jak odświeżymy aplikację, to choice 2 jest zaznaczone na dzień dobry. Później możemy zaznaczyć, żeby ten element nigdy nie był pusty. I kolejne elementy możemy na przykład wyświetlić sobie, żeby to wszystko nie było w jednej kolumnie, tylko na przykład w czterech te opcje obok siebie. Jak będzie ich znowu więcej, to pojawi się kolejny wiersz. Tu możemy oczywiście wpisać inne wartości. Przywróćmy znowu jedynkę. Zmniejszmy tego radiobatona. I jeszcze następna rzecz, to możemy zmienić kolor tych naszych kropeczek. Na przykład na niebiesko, na czerwono, na taki jaśniejszy niebieski, pomarańczowy, żółty i na zielony. Tu znowu mamy jakieś style, ustawienia, gdzie ten radio button ma być, i tak dalej, kondycjonale i animacje do naszego radio batona. Jak mamy już tak sobie ustawionego radio batona, możemy teraz zrobić jeszcze radio batona, który będzie brał rzeczy nie wprost, które wpiszemy z palca, tylko z naszej bazy danych. Więc bierzemy tutaj Dynamic Choices, obniżamy go troszeczkę i wybieramy sobie użytkowników z naszej bazy danych, czyli Duo Search For. Tutaj będziemy sobie wyświetlali ich adres e-mail. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Odświeżamy. Mamy ich. Nikt nie jest zaznaczony, bo nie ustawiliśmy żadnej opcji. Możemy zaznaczyć, że nie może być puste, czyli zawsze musi być jakieś wybrane. Możemy sobie zaznaczyć, że default value to będzie np. current user. Więc zobaczmy. Jesteśmy zalogowani, to nasz użytkownik jest zaznaczony. Teraz takie wyniki naszego radio batona możemy wykorzystać albo w jakichś warunkach, później na podstawie tego coś robić, albo wyświetlać, żeby łapać ten event, że do when condition is true, czyli na przykład kiedy opcja ta druga jest zaznaczona, to pokażmy jakiś alert, albo możemy sobie to zapisać do bazy danych. Więc zróbmy właśnie to. Zróbmy przycisk, tutaj zapiszemy sobie coś z tego radio batona, tutaj z tego, więc ten przycisk jak klikniemy, zrobimy workflow, zupdate'ujemy naszemu użytkownikowi imię. Make changes to current user na podstawie właśnie wyboru naszego radio buttona, więc name równa się ten pierwszy radio button value. OK. Oświetlmy sobie jeszcze tekst, żeby wyświetlał nam się current user name. I drugi przycisk, żebyśmy z drugiego radio buttona korzystali wyniki, więc tak samo, jak w niego klikniemy, to zrobimy zmianę w naszym użytkowniku i jego imię, to będzie się równało ten radio button value. I tutaj mamy użytkownika, więc to już nie będzie tylko value jak w poprzednim, gdzie był po prostu tekst, tylko musimy wybrać coś, co chcemy wpisać. Na przykład w imię będziemy wpisywali adres e-mail, tak, żeby było dziwnie. Więc odświeżamy aplikację, mamy naszego użytkownika, który ma imię 312, wybieram mu choice 3, zmieniamy. Teraz on ma imię choice 3. Tak samo tutaj możemy. Ma imię choice 3, wybieramy sobie test 2, klikamy i ma imię test 2. To będziemy mogli jeszcze zobaczyć sobie w naszej bazie danych. Odświeżymy tutaj użytkowników. Będziemy mogli podejrzeć, jak wygląda jego aktualne imię. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do mojego kolejnego materiału. Cześć!